Były dyrektor Hogwartu. Zakończył kadencję około 1940 roku. Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Rictu Sempra! Królik Lapiforce! Spongibus. Tam jest! Trzymaj się, dziobek! Wyciągniemy cię stąd! Depulso! Depulso! Czekaj tu, Hermiono. Sprawdzę, czy już czas na ratowanie Siriusa. Bądź ostrożny, Harry! Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie Patronusa, które uratowało go przed dementorami. Czy pomógł mu jego ojciec? Czy James Potter rzucił zaklęcie Patronusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Nie zobaczył swojego ojca. Zobaczył siebie. Expecto Patronum! Expecto Patronum!
Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Nie mogę uwierzyć. Wyczarowałeś Patronusa, który przepędził tych wszystkich dementorów. To bardzo zaawansowana magia. Wiedziałem, że mogę to zrobić, bo już to wcześniej zrobiłem. Dziwne, prawda? Harry, musimy uwolnić Syriusza z wieży i wrócić prędko do szpitala, zanim ktoś się zorientuje, że nas nie ma. Racja! Chodźmy! Alohomora! Jak? Jak? Syriuszu, lepiej się pospiesz! Mogą tu być w każdej chwili! Szybko, uciekaj! Jak ci dziękować? Uciekaj! Jeszcze się zobaczymy. Jesteś prawdziwym synem swego ojca, Harry. Wieść o tym, że Sirius Black uciekł na Hardodziobie, rozniosła się po szkole jeszcze przed śniadaniem. Nikt nie miał pojęcia, jak on tego dokonał. Harry, Ron i Hermiona zachowali prawdziwą wersję wydarzeń dla siebie. Poza tym, to był ostatni dzień egzaminów i nie wszyscy byli dobrze przygotowani. Nie mam pojęcia, jak ty masz zamiar zdać egzamin, Ron. Nie uczyłeś się zbyt wiele. Ja? Spójrz lepiej na siebie. Przez cały czas szukałaś obrony dla Hardodzioba. Daj spokój, Ron. Używałam zmieniacza czasu, żeby się uczyć. Mam zamiar dostać najlepsze stopnie. Ona zawsze ma jakąś odpowiedź, nie? Złe wieści, Ron. Najpierw masz egzamin z Carpe Retractum. Lepiej chodźmy do klasy profesora Lupina. Pójdziemy skrótem przez portret na trzecie piętro, czy raczej schodami? Lumos! Thank you.
Myślę, że będziemy musieli kupić hasło. Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i George'a. Hej, wy tam! Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Umowa stoi. Proszę bardzo, Harry. Crispin Krąg, 1795-1872. Skazany na Azkaban za uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach domu, mimo licznych ostrzeżeń i upomnień. Harry! Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Dobra, biorę to. Ciesz się tą kartą. Zachariza Tagwood, 1874-1966. Pionierskie eksperymenty z eliksirem piękności. Odkryła czyrakobójcze właściwości czyrakobulwy. Dorcas Welbiloft, 1812-1904. Założyciel Towarzystwa dla Zubożałych Czarownic. Mam nadzieję, że uczyłeś się do egzaminu z Carpere Tractum, Ron. Do zobaczenia w gabinecie Lupina. Hej, Harry! Chodź tu! Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Umowa stoi. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Dumfna Furmage, 1612-1698. Ofiara słynnego uprowadzenia przez chochliki w Cornwallii. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed nimi. Nie udało jej się przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia.